Dzień dobry, nazywam się Jerzy Osiak, urodziłem się w 1933 roku w Warszawie, w szpitalu na ulicy Karowej i do dzisiaj pozostałem warszawiakiem, obecnie mam 77 lat. Życie przyleciało bardzo szybko, zanim się zorientowałem, jestem już w tej chwili emerytowanym pracownikiem. Pracowałem w różnych instytucjach, w Instytucie Pracy, w wydawnictwach jako redaktor książkowy, naukowy redaktor książkowy, w Instytucie Pracy, jak mówiłem, następnie w Ministerstwie Obrony Narodowej, tworząc systemy podziału pieniędzy dla wojska. Bardzo wiele na swoim koncie opracowań. Między innymi napisałem obszerniejszą książkę, ponieważ z zawodu jestem inżynierem mechanikiem. To mówi, że już nie wstał. Tak, nie wstał. Tutaj siedzisz, ten daje zapaka. W tej dziedzinie opracowałem książkę, bardzo wiele skryptów, recenzji oraz tłumaczeń, głównie z języka rosyjskiego, ponieważ przez 50 lat był to język, z którego głównie tłumaczyło się na język polski i wszelakie prace fachowe. Przed wojną mieszkałem cały czas z rodzicami na terenie Warszawy. Rodzice byli pierwszym pokoleniem, które przyjechało do miasta. Mieszkałem dosyć długo w Śródmieściu na ulicy Żelaznej 21, głównie z bratem o 4 lata młodszym ode mnie, u mojej ukochanej babci. No, z tego co pamiętam, przed wojną to no, nie było tak, wbrew temu, co się niektórzy chcieliby bardzo uważać, że było tak znakomicie. No, ogólnie biorąc, można powiedzieć, że nie było pracy, były ogromne trudności z mieszkaniem, a miejscowe panienki, które, ja byłem bardzo malutki wtedy, które mnie chowały, które ze mną chodziły na spacerki, no to tylko czekały na bogatszego pana, żeby wyjść za mąż. Takie było główny kierunek myślenia wszystkich młodych dziewczyn. No nie pamiętam, żebym miał jakieś specjalne luksusy. Jedynie jedna cioć, która pracowała u braci Jabłkowskich w takim wielkim magazynie, od czasu do czasu przynosiła mi słodycze, które albo były jako przełom, albo przeleżały jeden dzień i z tego tytułu no, mogłem się troszeczkę pokrzepić z słodkościami, które dzieci bardzo lubią. Ale ogólnie biorąc, nie pamiętam, żebym mógł mieć jakąkolwiek dużą ilość zabawek. Raczej dominowała w tych podwórkach, gdzie ja mieszkałem, to było przejście przez jedną bramę, przez drugą bramę, przez trzecią bramę i były trzy związane z sobą podwórka, gdzie publiczna toaleta była na te trzy podwórka jako jedyna, oczywiście bez żadnych luksusów, na stojąco. No szczury, pamiętam, biegały sobie po gzymsach kamienic. Nie była to bardzo ciekawa okoliczność,
ale byliśmy już do tych szczurów przyzwyczajeni. Także trudno powiedzieć, no, wymuszona oczywiście, no, była to okupacja sowiecka, ale też no, jakakolwiek architektura była nam po wojnie potrzebna, ponieważ Warszawa była właściwie doszczętnie zniszczona na rozkaz przecież dowództwa niemieckiego. Warszawa miała być zrównana z ziemią i prawie też tak się stało. To jest moje miasto. To jest moje miasto. W okresie wojny, w 1939 roku, jak się zaczęły działania wojenne, moi rodzice przeprowadzili się pod Warszawą do takiej miejscowości maleńkiej, która się nazywała Jelonki. No i tam, ponieważ było to w zachodniej części Warszawy, po raz pierwszy dosięgły nas działania wojenne. Koło mojego budynku było gniazdo karabinów maszynowych, w związku z czym było przez Niemców ostro ostrzeliwane z działu. No i jeden z tych pocisków trafił w mój dom, przebił dwie ściany i wskutek niewątpliwego brakorubstwa pozostał na pokrywie piwnicy, w której mieszkaliśmy, w której ukryliśmy się przed bombardowaniem. No i tak się złożyło, że po otwarciu tej piwnicy rozległ się huk, ale pocisk wybrakowany tu również nie wybuchł. W związku z czym mam możliwość do dzisiaj jeszcze powiedzieć te słowa. Widziałem bardzo wiele. Widziałem likwidację getta. Bardzo to był przykry widok. Widziałem oczywiście koniec powstania, przygotowania do powstania warszawskiego. Były to okropne rzeczy. Ale widziałem też pomoc aliantów, na przykład. Kiedy mieszkałem właśnie w tych Jelonkach, to całe niebo było usiane spadochronami. Niestety znaczna część tej pomocy wskutek źle wyliczonego wiatru poszła w ręce niemieckie, ale część dostali powstańcy. Później następowało to wyzwolenie, które odbyło się też w sposób tragiczny, no bo Rosjanie zatrzymali się od strony wschodniej przed Wisłą. Poczekali, aż Warszawa się do reszty wykrwawi. Mnie się udało uciec z transportu do Niemiec. No i w związku z czym miałem możliwość obejrzenia tej Warszawy tuż skrwawionej, tuż po zakończeniu pierwszych działań wojennych. Po wkroczeniu Rosjan obserwowałem na przykład Wolę, która była wyniszczona przez wojska ukraińskie. Była wyniszczona kompletnie. Wszędzie pełno było popalonych ludzi. No, to były bardzo przykre wspomnienia. No, ale teraz śladu właściwie już nie ma po tych ranach. Pozostały tylko tablice. A Warszawa jest piękna. Jest ogromna już w tej chwili, jest piękna. I chyba nigdy się z niej nie wyprowadzę do innego miasta. No ale zaraz po wojnie powstało cały szereg różnych dzielnic mieszkaniowych, budowanych w szybkim tempie, na pewno nie z najlepszym skutkiem. Niemniej jednak no, ludzie mieli gdzie mieszkać. Tak powstał MDM, czyli ta śródmiejska dzielnica mieszkaniowa, tak powstało osiedle Mirów, Mokotów, powstała trasa WZ, powstała w późniejszych latach trasa Łazienkowska, odbudowało się dworce, które również były kompletnie zniszczone. No i oczywiście sojusznik zafundował nam Pałac Kultury, który stoi do dziś. Stał się już niestety wizerunkiem Warszawy. Zdania są na ten temat podzielone. Niemniej jednak wrósł się w architekturę, w historię Warszawy. I myślę, że już do końca jego żywota pewnie powinien pozostać. No, Warszawa jest zupełnie inna. W stosunku do tego, co było przed wojną, to można powiedzieć, Warszawa jest inna. No bo po Warszawie zniszczonej powstały pewne plany odbudowy.
ale nie były to plany przewidziane na wiele lat, plany robione z rozmachem przez architektów, tylko łatanie dziur, aby ludzie mogli po wojnie gdziekolwiek zamieszkać. W związku z czym no, niektóre rozwiązania są zapewne dyskusyjne, ale Warszawa jest już w tej chwili piękna. Ona była piękna i przed wojną, chociaż była zupełnie inna. Była piękna przed wojną, wiele rzeczy pamiętam, chociaż byłem jeszcze dzieckiem wówczas. No niemniej jednak można powiedzieć, że ta nowa Warszawa to jest w tej chwili dużym miastem, w którym przebywa bardzo wiele ludzi, mieszka na stałe, bardzo wiele jest ludzi przyjezdnych. Ostatnia niedziela, moje sny wymarzone, szczęście tak upragnione. Jeżeli chodzi o zabytkowe budowle typu zamek warszawski, zdania specjalistów, architektów, ale też zwykłych ludzi były bardzo podzielone. Czy pozostawić, problem wyglądał tak, czy pozostawić te ruiny jako pamiątkę, czy też jednak opierając się na dokumentacji, przynajmniej częściowo pozostawić część murów i resztę odbudować. No koncepcja została ostatecznie przyjęta, żeby odbudowywać. Myślę, że to chyba ma sens, bo dzisiaj no wielu ludzi ma możliwość zobaczenia jeszcze, prawda, naszych tych odbudowanych, zrekonstruowanych pałaców. A tak, to jak odeszło to stare pokolenie, to już właściwie nikt dzisiaj nie mógłby widzieć z młodszych ludzi, jak to wszystko wyglądało. Także chyba pomysł był bardzo dobry, chociaż Warszawa no jest miastem, które nie było zaprojektowane jako spójne jedno rozwiązanie. Bo nie mogło być, ponieważ Warszawy nie było. Po wojnie Warszawy nie było, były tylko ruiny. Były ruiny ulic, domów, kościołów. Wszędzie ruiny były tylko. Także miałem możliwość no, widzenia tego wszystkiego, ponieważ no, tak się złożyło, że po ucieczce z transportu pozostałem w dalszym ciągu. Tutaj ukrywałem się w Warszawie, też w ruinach i do czasu odejścia Niemców no pozostałem w Warszawie i tak mieszkam do dzisiaj. Chodzi o graffiti oczywiście, które szpecą bardzo Warszawę. No, ale cóż, mimo tych mankamentów pewnie nie wyprowadziłbym się nigdzie. Pozostałbym nadal warszawiakiem. I tak chyba już tu zostanę. Na zawsze. Że jest moja. Że się tu urodziłem. Że ją kocham. Białe, tak. Białe i my to chcieliśmy zmieszać. Te mogą być wyżej, a te może pani w wazonie tam ułożyć. Dobrze, to od razu ten weźmiemy. Ale trzeba go kupić, czy nie? Nie, pani to kupić. Nie pokaż się, tak to nie pokaż. A tak, już nie. Ajajaj.